Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Ostrzeżenie dla użytkowników portfela Ledger. Złośliwy kod w bibliotece spowodował kradzież prawie $500 000. Ożywienie na VeChainie. Token VET osiąga swoje 10-miesięczne maksimum. Opóźnienie decyzji Komisji Papierów Wartościowych dotyczącej ETF-u na Ethereum. Token BONG na Solanie odnotowuje wzrost o ponad 50%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy apeluje o jasne zasady dla kryptowalut. Coincheck wprowadza Shiba Inu na japoński rynek. Linex – ekspansja globalnego biznesu NFT z kapitałem $140 milionów. Reakcja Bitcoina oraz innych kryptowalut na brak zmian w stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych. Na całości artykułów oraz dużo więcej zapraszam na stronę otocrypto.pl. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie.